A więc zabieramy się za górną część gaźnika. Jeszcze będziemy znowu ustawiać te pływaki do oryginalnego miejsca. Tak jak mówiłem wcześniej, dałem je, patrząc się na ten, w ten sposób, dałem je wyżej, żeby tego paliwa tam więcej w, tych wanienkach wlatywało. Ale teraz powrócimy do oryginalnego miejsca. Także najpierw zdejmę te pływaki. Tutaj są takie następne igły, je się odkręca. To najpierw trzeba to w ogóle wyciągnąć. To jest nowe. Tutaj powoduje właśnie to, zatrzymuje paliwo, jak już ten pływak jest całkiem w dół, czyli że już paliwa brakuje w tych wanienkach. Ten pływak idzie w dół, oczywiście to jest do góry nogami, no nie, także ten pływak idzie w dół, wtedy popycha tutaj tą blokadę, jakby tą igłę, i zamyka dojście paliwa. Tędy właśnie to paliwo wchodzi do tych wanienek, do tych pojemników tam. Tutaj teraz wcześniej, jeszcze kiedyś dawniej, ta powierzchnia była zwyczajny, gładki metal. Tak, dosłownie tak jak taki, jak to jest miedź, tak? Ale później te zaupgrade'owane części już zrobili taką powłokę. Nawet taka guma, jest takie miękkie na dotyk. Dosłownie guma, mogę tutaj to sobie tym tutaj ruszać. I to w razie jakby jakiś brud się dostał, czy coś, i tam sobie osiadł właśnie w tym, w środku, w tym miejscu, to ta jakby nierówna, miękka powierzchnia, ona jeszcze się zamknie, pomimo tego, że tam w razie jakby się właśnie jakiś brud dostał. Że to tak jest nowe, patrzcie, jakie to jest czyściutkie, idealne. Zdejmę uszczelkę. Lepiej zdejmować właśnie, pozbyć się wszystkich uszczelek, dobrych uszczelek oczywiście, jak się je będzie używać znowu. Jak będziemy czyścić jakimiś takimi właśnie chemikaliami. Jak widać, troszkę brudu jest, tak jak widać. Te siateczki też są nowe. Patrzcie, to są te wszystkie stare części, które właśnie wymieniłem. Także to tylko wyczyścimy. No tu znowu czyście jest, nie ma tych brudów. Uszczelka też fajna, świeża, miękka. Teraz pryśniemy tym środkiem. Myślę, że można składać. Zanim złożymy, to jeszcze pokażę. Patrzcie, tutaj właśnie gaźnik jest tak. To jest, tu jest góra, tu jest przód. Paliwo wchodzi tędy. Tu jest rurka z paliwem. Wchodzi tutaj, tu widzimy, jest taki wbudowane następne przejście na paliwo. Tutaj, o. Tutaj właśnie siedzą te blokady, te igły, gdzie właśnie pracują z tymi pływakami. Tu jest górna część tej wanienki. Tak, także jak ten pływak właśnie dojdzie do końca w dół, tego paliwa tu jest mało, pływak siada w dół, igła wchodzi
tam właśnie w środek i blokuje dojście paliwa. To wszystko działa na zasadzie też pompy mechaniczne, no i też grawitacji. No nie, to przecież pompa pompuje, ale to też jakby samo tutaj trochę wchodzi. No i tam się to paliwo, tak jak mówiłem wcześniej, rozchodzi właśnie na te jety tutaj, dwa osobne. Ten jest pierwszy, ten jest drugi. Najpierw oczywiście, zanim te powłoki można ustawić, te igły zamontować. Czyli jeżeli chodzi o rozmiary odległości pływaków, jak górna część jest we właściwym, nie do górnogami, tylko normalnie ustawiona, przestrzeń pomiędzy obudową a pływakiem na końcu, to jak widać, powinna być 15-16. Uszczelka założona, tego nawet nie ściągam, bo to działa jak powinno. Jednego pływaka ustawiłem, ogólnie chodzi o to, żeby jak dajemy go do górnogami, to ma być 7-16, także on sobie leży swobodnie. Jak damy te 7-16 tutaj, to wtedy widać, że jest, no jest idealnie. Jak damy go dobrą stroną do góry, ten pływak teraz opada. Tutaj wyciąłem dokładnie 15-16 i tutaj to ma być na samym koniuszku tego pływaka 15-16. Także ustawiamy go, tu go wyginamy w tym miejscu i to wyginamy. Należy najpierw założyć. Okay. Także tutaj musimy mieć 7-16, widać, że jest za mało. Zwyczajnie złapię. Wygnę do góry. No nie wierzę, za pierwszym razem mi się udało. No jest perfekt. Za pierwszym razem. Rzadko spotykane takie zjawisko, że za pierwszym razem coś się uda. Także to ustawione. Teraz go dajemy w ten sposób. Widać, jak się opiera na tej blaszce tutaj. Teraz ten miernik i 15-16. Tutaj widać, że trochę brakuje. Tutaj należy to wyciągnąć. Pływaka znowu i wygiąć jak jest na zewnątrz minimalnie, to bardzo mało brakowało. Jeszcze delikatnie, troszkę jeszcze brakuje, pół milimetra dosłownie, ale chcemy, żeby było perfekt, żeby się silnik nie miał do czego przyczepić, przynajmniej do gaźnika. Jak to już nie będzie robić, to ten gaźnik chyba pójdzie w śmietnik albo na wystawę w garażu, bo wtedy nie będę wiedział, co mam już z nim zrobić. Okay, jest git. Powiedział, że jest idealnie. Nie wiem, czy to widzicie, ale ja widzę. Dobra, pływaki ustawione. Aha, tą uszczelkę z potem zakładamy. Ok. Górna część na bok. I wracamy do dolnej części. Zamontujemy już wyczyszczone igły. Wkręcę do końca. I wykręcę półtora obrotu tym razem. Mamy pełny obrót. Nie.
to był pół obrotu, także mamy pół, pół i pół, półtora obrotu. Pół, 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 półtora obrotu. Będzie szło tak. Okay. Secondary założony, teraz primaries, uszczelka. Tutaj za nim zamontujemy te wpryskiwacze, primary squirters. Squirters, nie wiem, jak po polsku, może spryskiwacze. Najpierw wkładamy tą kuleczkę tam. Potem ten jej ciężarek. Mufflery, bo normalnie naprawdę głośno, praktycznie otwarty wydech. Wy tego nie słyszycie, aż się słyszycie, ale ja słyszę lepiej. Za dobrze aż, także musiałem coś z tym zrobić, bo mało tego, że sąsiedzi się zjeżdżają, to jeszcze ja ogłuchnę. I o dziwo, patrzcie normalnie, następna rzecz. Także cały wydech. Musiałem zakupić taki przyrząd. To się wkłada w wydech, w rury wydechowe i je kręci się i je te rury rozszerza. To jest ten styl. Tak wygląda w środku. Był też taki styl, ale wybrałem ten. Patrzcie, dwa razy użyłem i się popsuło chińskie gówno. Ok, mufflery założone. Ciekaw jestem, jak będą se pyrkać. Wczoraj jeszcze rozmawiałem z takim znajomym, który się zna na gaźnikach przez telefon. Trudno w ogóle kogoś znaleźć tutaj, kto się zna na takiej technologii. Także te śrubki, one kontrolują dawkę paliwa, jak to dysze, chyba się nazywa, to są 4 dysze, tak mi się wydaje. 4 barrel gaźnik. A także myślałem, że one mają być wykręcone i troszkę wkręcone, tam obrót czy dwa obroty, a one mają być wkręcone do końca i wykręcone półtora obrotu przy starcie. I tutaj jeszcze jest taka śrubka do ustawiania właśnie idlowania
obrotów jałowych. Ona też ma być jakby wykręcona i tylko quarter wkręcona. Także jak na razie paliwo w filtrze jeszcze mamy. Próbujemy. Dobrze. Obroty by mogły być troszkę niższe, ale 1100-1200 z okej, troszkę skaczą. Nie grzeje się. Temperatura chłodnicy, jeżeli chodzi o cały obszar chłodnicy, jest mniej więcej taka sama. Temperatura wężów jest identyczna, dolny i górny wąż. Zauważyłem, że mi delikatnie cieknie paliwo z filtra. Filtr będzie do wymiany. W tym razie chodzi. Wiatrak się włącza. Przegrzewanie to może jednak ten termostat się jakoś w końcu obudził i otworzył. Może przez to, że stał, się jakoś tam zapiekł czy coś. Był nowy, zawsze coś. Na razie mamy 20. Spróbuję Wam pokazać, jak ta lampa tutaj działa. Wyłączę go. Trochę świeżego powietrza. Tam przez moment chyba widzieliście te numery na Harmonic Balancer. Tam jest 10, 20, 30. Było ustawione na 20. Jeszcze jest mały problem, że jak dam na 15 czy 10, 10 to by było optymalnie. On wchodzi na jeszcze niższe obroty i gaśnie. No ale teraz sam zaczął wchodzić, jak już się rozgrzał, to sam tak się jakby zaczął normować, także może jeszcze po prostu chwilę czasu potrzebuje. Także jest o wiele lepiej. Prawie na jałowych obrotach chodzi. W sumie bym się nawet nie obraził, jakby to było na 800 do 1000. Lepiej tak pracuje, jak już tak jest poniżej 1000, to już tak brzmi, jakby był jakiś skemowany, tak pierdzi. A przy 1000 tak bardziej, tak gładziej chodzi. No i też z wyższych obrotów, jak się stoi, się zawsze łatwiej rusza, jakby żywiej. Ten samochód taki by był żywszy, jak te jałowe obroty zawsze są ciut wyższe niż zwykle. A i co jeszcze? Nie wiem czy słyszeliście, ale jeżeli chodzi o to przegrzewanie, to wszystko jest ok. Stoi. W miejscu samochód nie jedzie i się nie przegrzewa, jest ok. Mam tam oczywiście wiatrak, który dmucha powietrze ciągle na chłodnicę. Następny wiatrak, który wydmuchuje to powietrze z chłodnicy i oczywiście no, tak jak zwykły wiatrak i dmucha to powietrze na silnik. Wcześniej się jakoś przegrzewał. Temperatura przy headerach doszła, tam chyba wspominałem, przy kolektorach na głowicach, tam gdzie kolektory się mocuje do głowic, tam chyba było jakoś 250-260 stopni. Teraz sprawdzałem, było 215, już po chodzeniu, chyba chodzi teraz jakieś 15-20 minut, a i wszystko było ok, także zwalam na termostat, żeby się po prostu nie otwierał.
Miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok jak na razie, że już nic nie będę musiał rozbierać. Jeszcze właśnie jedną rzecz pokażę. Jeszcze jedna rzecz, ten wiatrak. Tu jest ta wtyczka, żeby go zamknąć. Zwyczajnie go odepnę. On jeszcze chodzi, pomimo po wyłączeniu kluczyka, on jeszcze chodzi dlatego, ponieważ podłączyłem go do prądu stałego. Nie chciało mi się wchodzić przez ścianę grodziową, żeby dostać się do kabla, który się włącza tylko przy przekręceniu kluczyka w stacyjce, czyli ignition. Także później to zrobię, po prostu wiatrak się będzie, pomimo tego, że będzie chodził na chodzącym silniku, wyłączy się równo z silnikiem. Tak powinno być, po prostu mi się teraz nie chciało tam grzebać, no nie? Także należy po prostu przeprowadzić kabel, znaleźć ten ignition kabel pod stacyjką i go wyprowadzić na zewnątrz i podłączyć ten wiatrak w taki sposób. No i też mówiłem wcześniej właśnie, że były niespodzianki, już nie pamiętam, czy to wspominałem, czy nie. Ale pierwsza niespodzianka była taka, że właśnie ten termostat tutaj ciekł, już nie cieknie. Tutaj jak widać jest sucho. No ale tutaj zeszła farba z kolektorów. Normalnie szok. Po prostu się pomarszczyła. Tam jest masakra. Nie wiem czemu, miałem nawet chwilowego doka przez to, bo tyle roboty, można powiedzieć, na marne. A żeby znowu te kolektory wyciągnąć, to muszę silnik podnosić, poduszki wykręcać. No, szkoda gadać. Także nie myślę, żeby je wyciągał. Tyle, ile pędzel sięgnie, tyle będą pomalowane. I zobaczymy, co się stanie przy następnym odpaleniu. Teraz jak tak myślę, to przegrzewanie się też można zwalić na nieodpowietrzony system. Tam oczywiście w bloku, w głowicy, w tych wszystkich przejściach, w dolocie płynu nie było. No nie było to wszystko puściutkie. Płyn był tylko dolewany do chłodnicy. Od pompy zależało, żeby to wszystko tam przemieliło ten płyn i rozprowadziło po całym systemie. Także to, że teraz właśnie samo się naprawiło, no to już mogę tylko zgadnąć dwie opcje. Albo rzeczywiście ten termostat nowy się jakoś tam pobudził i się w końcu otworzył, albo rzeczywiście system był zapowietrzony i dopiero po takim długim chodzeniu wszystko się dopiero odpowietrzyło. Myślę, że tyle jak na razie. Muszę jeszcze ten brake booster zamontować, hamulce odpowietrzyć, master cylinder zamontować. No to na pewno pokażę, jak to się robi. I wtedy, jak już hamulce będą zrobione, się pewnie zanim to zrobię, to jeszcze spróbuję właśnie pomalować te kolektory. Mam mniej więcej miejsca, jak tego brake boostera tam nie ma. Także kolektory i hamulce. Wtedy go ściągnę ze stojaków i się przejadę w końcu. Zobaczymy, jak to chodzi. Aha, jeszcze będę musiał maflery przecież jakoś przymocować tam pod spodem. Jeżeli lubicie to, co widzicie, proszę łapki w górę, subskrybujcie. Dzięki za oglądanie. Do następnego.